Showman i geopolityki to temat okładkowy najnowszego numeru tygodnika Do Rzeczy, do którego lektury Państwa serdecznie zachęcam. Jan Fiedorczuk pochyla się nad fenomenem polskich geopolityków, którzy na bardzo skomplikowane sprawy patrzą w sposób bardzo prosty, a to nie zawsze jest dobre. Wręcz może być niebezpieczne, także dla nas, dla państwa polskiego, a może przede wszystkim dla nas. O fenomenie polskich geopolityków Jan Fiedorczuk, ale nie tylko o tym. Piotr Semka wraca do ataku na świętego Jana Pawła II i zwraca uwagę, że stosunek do pontyfikatu papieża Jana Pawła II może za chwilę stać się nową linią podziału w polskiej polityce i to w perspektywie długofalowej. Rafał Ziemkiewicz zwraca uwagę na kontrofensywę Berlina. Podczas gdy Polacy są zajęci kampanią wyborczą, Rafał Ziemkiewicz zwraca uwagę, że Berlin przeszedł do kontrofensywy, która może być bardzo niebezpieczna dla naszego kraju. Jaka to kontrofensywa? Zachęcam oczywiście do lektury artykułu Rafała Ziemkiewicza, ale w nowym numerze znajdą Państwo także wiele innych interesujących tekstów. Łukasz Warzecha dotyka bardzo ważnego problemu i zagadnienia, a mianowicie płatności gotówką. Okazuje się, że nie wszystkim podoba się to, że można cały czas płacić gotówką, zwłaszcza przy większych sumach. I rząd chce coś w tej sprawie zrobić. Co o tym Łukasz Warzecha? Z kolei Tomasz Rawiński pochyla się nad problemem przemocy wśród nastolatków i zwraca uwagę, że chociaż wydarzenia z Pruszkowa sprawiły, że tym tematem zainteresowały się media, to ten problem tak naprawdę istnieje od lat. Problem w tym, że wszyscy od tego odwracaliśmy wzrok. Ale nie tylko o tym w najnowszym numerze tygodnika Do Rzeczy, także nieco lżejsze tematy. Marianna Schreiber udała się do wojska, 30 dni spędziła w wojsku i chwała jej za to, ale relacjonowała to w mediach społecznościowych bardzo intensywnie. Na temat tego Zuzanna Dąbrowska napisała tekst, który także Państwu polecam. Z kolei profesor Grzegorz Kucharczyk nakreślił sylwetkę kardynała Sapiechy, który także był niedawno przed celem ataków mediów liberalno-lewicowych. A jeżeli Państwu nie dość, to polecam Państwu także teksty kulturalne naszych autorów, zwłaszcza dotyczące seriali premium telewizji polskiej, o tym Piotr Gociek. Znajdą Państwo także tradycyjnie felietony naszych autorów, których Państwo bardzo lubicie. Ale także zachęcam do lektury rubryki Dwóch Panów G. Tam najnowsze, najświeższe plotki ze świata polityki. Te plotki, które dopiero staną się faktami, bo dwaj panowie G nie po raz pierwszy wyprzedzają rzeczywistość. Zachęcam do kupna numeru Do Rzeczy i to nie tylko w tradycyjny sposób, ale także do prenumeraty cyfrowej, która daje Państwu bardzo wiele korzyści. Bez wychodzenia z domu możecie Państwo czytać najnowszy numer tygodnika Do Rzeczy, ale także odzyskać dostęp do strefy Do Rzeczy Plus, a tam wiele znakomitych tekstów wyłącznie dla naszych subskrybentów, a także programy Rafała Ziemkiewicza i Pawła Lisickiego, a także Pawła Lisickiego i Wojciecha Cejrowskiego. Nie pożałujecie Państwo, to mogę ręczyć, więc mam nadzieję, że skorzystają Państwo z naszej prenumeraty cyfrowej, a jeżeli nie, to pozostaje tygodnik Do Rzeczy w tradycyjnej formie. Karol Gac, zachęcam.